wypowiedzi pana burmistrza Norberta Rzepisko o przyszłości szkoły w Wielkich Drogach przeczytał nasze pismo. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, zwracamy się do państwa jako przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku za kwestie edukacji i kultury w gminie o podjęcie pilnych działań, w tym rozpoczęcie konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat sytuacji oświaty w naszej gminie. Reforma szkolnictwa wprowadzona przez rząd w 2017 roku przyniosła zapowiadane wcześniej konsekwencje. Poza zwolnieniami nauczycieli, zmianami podstaw programowych, najtrudniejsze dla gminy Skawina okazało się przekształcenie placówek oraz dostosowanie ich do większej liczby uczniów. Problem ten dotyka w oczywisty sposób przede wszystkim obszarów wiejskich. Aby wspomóc samorządy, minister edukacji narodowej Anna Zalewska zwiększyła subwencję dla małych szkół o 11%. Ministerstwo wydało również w dniu 11 lutego 2019 roku dokument, w którym rząd stanowczo sprzeciwia się likwidacji małych wiejskich szkół, które, cytuję, są centrum życia kulturalnego lokalnej społeczności. Zaznaczyć należy jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, działają na podstawie i w granicach prawa. To znaczy, nie wykonują tego, czego prawo im nie zabrania, tylko robią to, na co prawo im pozwala. Trzeba mieć tu na względzie również hierarchiczność aktów prawnych, którą to również opisuje ustawa zasadnicza. Zgodnie z nią ustawy oraz rozporządzenia stoją ponad aktami prawa miejscowego i te muszą być z nimi zgodne. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się zarówno do pana burmistrza, jak i do Rady Miasta i Gminy Skawina o jednoznaczną deklarację, iż postanowienia rządowe oraz rozporządzenia będą respektowane, a placówki na terenach wiejskich naszej gminy nie będą zamykane, zwłaszcza bez wiedzy i zgody mieszkańców, a także zgodnie z rozporządzeniem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Drugą ważną kwestią są obietnice wyborcze, od których już kilka miesięcy po wyborach próbujecie się państwo dystansować. Składane deklaracje nie mogą być tylko pustymi obietnicami. To swego rodzaju umowa społeczna, którą zawieracie państwo z mieszkańcami, by ci oddali na was swój głos, czyniąc go swoim reprezentantem. Tutaj chciałbym coś przeczytać. Wieść dla mnie brzmi dumnie, ale też jako wezwanie do systematycznych działań na rzecz poprawy warunków życia, bezpieczeństwa, opieki i kształcenia, uprawienia sportu i rekreacji, jak również propozycji dla seniorów. Będę chciała dopilnować, aby po rozbudowie szkoły wraz z przedszkolem w Wielkich Drogach doprowadzić do budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach. Pani Przewodnicząca, poznaje Pani te słowa? W podobnym tonie wypowiadał się przed wyborami ówczesny kandydat na burmistrza, pan magister Norbert Rzepisko. W związku z powyższym mamy nadzieję, iż informacje przekazywane w prasie, jak i na zebraniach wiejskich, zarówno odnośnie likwidacji szkół, jak i porzuceniu realizacji rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Wielkich Drogach, to tylko plotki, które zostaną przez państwa oficjalnie zdementowane. Tym bardziej, że została już w tej sprawie podjęta uchwała Rady Miejskiej z dnia 26 września 2018 roku, czyli około miesiąc przed wyborami. Reasumując, wnosimy o jak najszybsze rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących sytuacji oświaty w gminie Skawina. Oczekujemy też szybkiego zajęcia stanowiska w sprawie organizacji oraz dalszego funkcjonowania placówek, zwłaszcza na obszarach wiejskich, a także jednoznacznej odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego pisma, ponieważ te pisma zostaną państwu, każdemu jednemu z osobna w przyszłym tygodniu wysłane. Czy i jak i w jakim terminie zamierzacie państwo wywiązać się ze swoich obietnic w zakresie modernizacji szkół oraz budowy sal gimnastycznych? Bardzo serdecznie dziękuję.